Mam na imię Beata, mieszkam w Tczewie. Zajmuję się fotografią, fotografią ślubną, reportaż. Reportaż to moja pasja, śluby. Od 12 lat. Największą przyjemność w reportażu ślubnym sprawia mi przyjemność patrzenie na dwoje ludzi, którzy obdarzają się wielką miłością. To od nich czerpię najwięcej energii. Są dla mnie jak ktoś, kto pozwala mi czerpać przyjemność patrzenia na siebie. A później cała otoczka ślubna. Patrzę na ludzi, jak wspaniale bawią się, żyją tą jedną chwilą. I to jest coś, co sprawia mi najwięcej przyjemności. Mój dzień wydaje się być bardzo prosty, aczkolwiek nie do końca taki jest. Wstaję o 7 rano, toaleta poranna, po czym wchodzę do kuchni i dozuję sobie leki, chemię. Nie zawsze jest wesoło. Szczepią mnie stopy, pieką dłonie, nie mogę złapać kubka z kawą. Muszę sobie dać dużo czasu na dojście do siebie, po czym po kilku godzinach zbieram się na wyjazd do Gdańska na wlew witaminy C, wlew selenu, wlew tlenu. Jest hipotermia. W międzyczasie mam trochę czasu na to, by dojechać po takich terapiach do Gdańska Wrzeszcza, do WCO. I tam jest kilka minut na przemyślenia, po czym jest radioterapia. Wyobraź sobie, że dostałam ostatnio na Messengerze wiadomość od młodej dziewczyny, która napisała mi, że kiedy była młodą dziewczynką, oglądała moje albumy w herbaciarni, gdzie pracowała jej mama, i było jej marzeniem mieć takiego fotografa jak ja. Podpisałyśmy umowę na 2020 rok. Jak czytałam tą wiadomość, miałam łzy w oczach. Zrobiła mi wielką przyjemność. To jest... Sorry. I to jest miłe, że jestem w tym miejscu i że mogę się zajmować i dawać ludziom tyle przyjemności i zatrzymać ich jeden dzień w moim kadrze. Że tak jak patrzę na ludzi, i zatrzymanie ich czasu to jest dla nich też coś dobrego i że oni chcą właśnie mojej pracy. To jest bardzo miłe. Sprawiło mi wiele radości. Pragnę wyzdrowieć. Pragnę robić to, co robię do tej pory, czyli zajmować się fotografią. Chcę być z wami, chcę być z młodymi. Chcę czerpać z was energię w dalszym ciągu, bo to jest moje życie. Moje marzenia, tak, mam je i to sporo. Chciałabym poukładać sobie życie prywatne. Myślę, że już jest na to czas. Chcę wybudować sobie domek. Oczywiście nie sama, ale chcę. Chcę mieć wielki taras. Robić zdjęcia wtedy, kiedy jest wschód słońca. Wypić kawę. Chcę też pójść w kierunek fotografii portretowej. Portret osobą starszym. Chcę zrobić wielką wystawę tych portretów. Chcę patrzeć, jak oni cieszą się ze swojego wyglądu. Chcę widzieć ich uśmiech na twarzy. Być może ostatni raz. Ale tego właśnie chcę.